Cześć, z tej strony Kuba Hołyński i dzisiaj chcę Wam pokazać herbatkę. Taka herbatka, o, Hongyoku się nazywa. Jest to bardzo dobra herbata. Jeśli chodzi o cost performance, to jest po prostu najlepsza. Ta, jakby no, najlepsza klasa. No można nie tylko ją wypić bardzo, bardzo smacznie, ale też można ją zjeść według mnie, co nie jest oficjalne, bo to jest herbata z drugiej zbiórki, a nie z pierwszej. Więc no nie jest to taka super tam klasa jak Gyokuro czy tam Shincha. No ale jest bardzo, bardzo smaczna i powiem szczerze, że jadłem ją z sosem sojowym i była naprawdę spoko. Także no to wszystko zależy od tego, jakie tam mamy gusta i guściki. Uważam, że nie jest zła, jest nawet smaczna po wypiciu do zjedzenia. Jeśli kiedyś nie miałem tam czegoś tam do zjedzenia, żadnego tam warzywka nie miałem tam, nie miałem nic w sumie, miałem trochę ryżu. No to sobie wziąłem tą herbatę z tym, wymieszałem z sosem sojowym, z sezamem, była spoko. No i też jest super smaczna, naprawdę. No te herbaty z Udzi mają naprawdę wysoką klasę. Także spróbujmy i zobaczymy, jak ona będzie smakować. Więc zrobimy 3 gramy herbaty na 100 ml wody. No i no, może być 4 gramy, jeśli lubicie mocniejszą tą herbatkę. No, no ale generalnie standardowa dawka, tutaj nie ma nic specjalnego. Także ja będę robił 3 gramy na 100 ml wody. No i woda 80 stopni. Więc woda ma 80 stopni. No i to jest optymalna temperatura na drugą zbiórkę zielonej herbaty. Więc chcę najpierw rozgrzać trochę ten odmierzacz, bo on jest trochę chłodny i on wychładza mocno wodę. 100 gram wody. Sanju bio kazete kudasai. Musimy odczekać 30 sekund. No i troszeczkę się zrelaksować, odpocząć. Te 30 sekund to jest taki dobry moment na medytację. Więc jak zobaczycie teraz kolorek, jest taki bardzo fajny, delikatny. Przypomina świeżą herbatę. Jest może, nie jest tak super czyściutki jak te, znaczy taki no jasny jak te Shincha i Gyokuro. No ale jest bardzo fajne, jest blisko, jest, przypomina taką młodą herbatę. Fajnie to wygląda. Zapach jest naprawdę niesamowity, powiem wam szczerze, że te herbaty z Udzi mają coś w sobie takiego niespotykanego, bo podejrzewam, że wynika to z tej tradycji, tej bliskości japońskiej stolicy w przeszłości, bo no naprawdę zapach i jakość tej herbaty jest naprawdę wyróżniająca się spośród innych herbat w Japonii. No, no ale herbata jest bardzo smaczna. No nie jest to jakiś wypas tam pierwszej klasy, ale jeśli ktoś szuka zielonej herbaty, po prostu zielonej herbaty, tej klasy zielonej herbaty, a nie jakiegoś specjału, to jest naprawdę wyśmienita herbata, jeśli chodzi o taki, no taką klasę ogólną. Bo no, oczywiście możemy się skusić na herbaty wyższej klasy, ale no generalnie ludzie jak piją zieloną herbatę, to oni nie wiedzą, jaka to jest zielona herbata. Oni w ogóle nie mają pojęcia, że są zbiórki. Oni nie mają pojęcia o środowisku, z jakiego ta herbata pochodzi. Oni po prostu piją zieloną herbatę i oni nie wiedzą, co to tam jest. No jeśli mierzymy taką herbatę jak ta w perspektywie zielonej herbaty, po prostu jako grupy herbat, no to jest naprawdę wysokiej klasy herbata. A w szczególności, gdy porównamy to tam z herbą z Biedronki, czy tam z jakiegoś środowiska, gdzie możemy kupić no zwykłą zieloną herbatę w hipermarkecie. No ale no niestety, no ta herbata po prostu, mimo że cena jest zbliżona, jak się nie liczy przesyłki z Japonii, no to podejrzewam szczerze, że no deklasuje pod każdym aspektem i aromatycznym, i smakowym, i kolorowym, i takim zwykłej przyjemności, czy po prostu czujesz tą jakość tej herbaty. Podsumowując, to jest naprawdę świetna herbata. Od 80 podnosimy 5 stopni co zalewanie. Do 95 możemy zalewać. Z 3 razy albo 4 razy się napijemy tej zielonej herbaty. Co jeszcze? Na koniec możemy, bo już będzie ugotowana po tych 95 stopniach, po prostu będzie ugotowana herbata, możemy ją jeszcze zjeść. Także dużo przyjemności, dużo klasy, takiej wysokiej klasy zielonej herbaty.
No i jeśli ktoś lubi takie rzeczy, na pewno znajdzie tą Hougyoku gdzieś tam w internecie. Także serdecznie zapraszam. No, uważam, że jest to świetny wybór. Także pozdrawiam was serdecznie. No i do co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć.